witajcie. Dopiero teraz się zorientowałem, że te materiały, które nagrywam w samochodzie, one się trochę trzęsą i jednak szumi. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie przeszkadza to wam, bo no kurczę, jest to dla mnie czasami, i tak jak dzisiaj szczególnie, jedyny sposób, żeby coś wrzucić i jest jasno przy okazji dookoła. A nie chcę znowu siedząc na parkingu w zamkniętym samochodzie przy złym świetle coś nagrywać. Wieczorem po prostu idę do Proza Życia, do dentysty. Raczej nie będę miał czasu, szczególnie, że muszę jeszcze wrócić do Częstochowy i trochę zejdzie. Przechodząc do tematu zamykającego ten tydzień materiału, chciałem pogadać o rzeczach, na których nie ma miejsca przy motywacji, przy pewności siebie, przy celach. Tak przynajmniej mi się wydaje, że generalnie jest takie spojrzenie, takie podejście na to. I to, o czym mówię, to te wszystkie... może nie do końca negatywne, ale te wszystkie elementy związane z naszymi ludzkimi słabościami, których jesteśmy pełni, których nie jesteśmy w stanie się pozbyć, które są z nami od zawsze i będą z nami, nawet w największej jak gdyby pewności siebie, one się po prostu pojawią. I jest coś niepokojącego w takim przekazie, który trafia do nas, który polega przede wszystkim na tym, że mamy być pełni optymizmu, mamy być pełni zadowolenia, ma być wszystko okej, trawa jest zawsze zielona, słońce jasno świeci i tak dalej, bo po prostu coś nam się tutaj zaczyna nie zgadzać. I może mówię znowu troszkę o oczywistych rzeczach, ale to nie chodzi o to, żeby sobie uświadamiać to, o czym doskonale wszyscy wiemy, bo wielu z nas rano, dopóki nie wypije tej pierwszej kawy, to po prostu nie wie, jak się nazywa, patrzy w lustro na tą zarośniętą twarz i mówi: Wojtek, dzisiaj... Tadziu? Nie, Marcin, prawda? Ja co prawda kawy nie piję, no, ale wiecie, o co mi chodzi. I tak jest w wielu elementach naszego dnia. Kiedy przychodzę do pracy, wielu z nas ma w pierwszym momencie takie zwątpienie dotyczące tego, ile ja dzisiaj tak naprawdę muszę zrobić, jak sobie z tym poradzę. Albo co gorsza, rano boli mnie brzuch na samą myśl o tym, że muszę iść do pracy. I na to jak gdyby nie ma miejsca. Mówienie o tym jest niefajne. Chociaż my jeszcze Polacy mamy w miarę łatwo, bo narzekanie jest takie nasze bardzo polskie, że tak powiem. I jak leci, a wiesz, do bani, nie? No i to standardowa odpowiedź, prawda? Mogłoby być lepiej. Tak naprawdę nie chodzi mi już nawet o to, że o tych rzeczach się nie mówi, że te rzeczy gdzieś pozostają na marginesie tego hura optymizmu, tej woli parcia do przodu, tego, że wszystko będzie super i tak dalej, ale to, że nie mówimy o tych rzeczach, to, że tak w naszym środowisku, w naszym otoczeniu, wśród naszych znajomych i tak dalej ucieka się gdzieś od tych cięższych tematów, to powoduje, że one gdzieś się w nas gromadzą i powstaje, to jest tak jak mówił mistrz Yoda, nie? Do Anakina, że strach prowadzi do złości i tak dalej, to wszystko prowadzi do ciemnej strony. To znikąd się nie bierze, słuchajcie, jeżeli na pozór wszystko gra, a pod spodem aż się gotujemy z powodu tych wszystkich negatywów, to w którymś momencie pęka to, w którymś momencie dochodzimy do sytuacji, w której trzeba to przeciąć, albo samo się to co gorsza przetnie. I jeżeli, tak jak ten wyobraźmy sobie ten kocioł parowy, który nie reguluje swojego ciśnienia wewnętrznego, tylko cały czas ono gdzieś tam rośnie, cały czas ono gdzieś coraz bardziej napiera na te ścianki, które zabezpieczają go, to jest szansa na to, że gdzieś to w końcu się sypnie. I to samo dzieje się z nami. Jeżeli my nie znajdziemy sobie sposobu na wentylowanie się, na resetowanie jak gdyby tego wszystkiego negatywnego, co się gromadzi, to prędzej czy później to się na nas odbije. Nie tylko na zasadzie takiej, że może to być jednorazowy wybuch, ale wiemy doskonale, że to może na nasze samopoczucie i też na zdrowie wpłynąć negatywnie. Więc słuchajcie, przesłanie dzisiejszego materiału jest takie, że nie można bać się, ani dziwić się, ani milczeć o tym, że coś jest nie tak, że za tą całą naszą motywacją, za tą całą naszą wolą parcia do przodu, rozwoju i tak dalej, jest ból, jest zwątpienie, są obawy. Kurczę, gdzieś te tematy kręcą się u mnie w tym tygodniu przynajmniej i z jednej strony trzeba się z nimi pogodzić, czyli tak, one są czymś normalnym i one muszą być we mnie, bo nie da się bez nich funkcjonować. Jest jasna i ciemna strona, prawda? Yin-yang. Nie da się bez jednej strony
nie ma drugiej, one się uzupełniają. I tak na sam koniec dnia po prostu musimy na swój własny sposób sobie z tym poradzić. Może w poniedziałek spróbuję jeszcze trochę ten temat zgłębić i tak naprawdę pogadać trochę o tym, jak sobie z tym wszystkim radzę. Może komuś się to przyda. A dzisiaj chyba na tyle. Zapowiada się biegający weekend, więc to mnie trzyma przy życiu, jeżeli chodzi o dotarcie dzisiaj do końca dnia i przetrwanie tego dentysty. Mam nadzieję, że u Was jest lepiej. Dziękuję ślicznie za wszystkie lajki. Witam wszystkie nowe osoby, których przybywa na Facebooku, o dziwo, nie ja na YouTubie. I cóż, widzimy się po weekendzie, słuchajcie. Do zobaczenia. Cześć.